Cześć! Dzisiejszy film to jest coś dla wspinaczy i coś, co mnie zaczęło pochłaniać tym bardziej, im bardziej się w to zagłębiałam. Bo porozmawiamy sobie o błędach początkujących wspinaczy i od razu muszę Wam powiedzieć, że to jest prawdziwa studnia bez dna. Musicie wiedzieć, że nie będę was się tutaj szkolić z technik, operacji sprzętowych i tego typu kwestii, bo w tym celu odsyłamy was niezmiennie do certyfikowanych instruktorów PZA, po prostu na kurs wspinaczkowy. Natomiast postaram się dzisiaj podzielić z wami spostrzeżeniami i błędami, które zdążyłam sama zaobserwować wokół siebie przez kilka lat swojego wspinania lub też popełnić. Generalnie można je podzielić według mnie na dwie kategorie. Na takie, które spowalniają wasz progres, zwiększają ryzyko kontuzji, czy ogólnie powodują dyskomfort albo prowadzą do ogólnej frustracji. I na takie, które mają bezpośredni wpływ na wasze bezpieczeństwo. Natomiast zaczniemy sobie dzisiaj od tych pierwszych. Więc w pierwszej kolejności temat zupełnie przyziemny, ale jednocześnie błąd dość powszechnie popełniany, zwłaszcza przez osoby, które nie mają możliwości uczyć się u boku bardziej doświadczonych, wspinających się znajomych. Mowa o butach wspinaczkowych, a mianowicie o zbyt agresywnych butach wspinaczkowych. Mogłoby się wydawać, że im bardziej zaawansowany jest taki but, tym szybszy będzie wasz progres, natomiast zupełnie nie jest to prawda. Buty powinny być zawsze dopasowane do poziomu waszych umiejętności i na samym początku zdecydowanie bardziej wygodne. I tutaj takim dobrym porównaniem są dwa modele, które są oferowane przez La Sportive, czyli płaskie i takie podstawowe tarantule i mocno zaawansowane solutiony. Co z tego, że zdecydujecie się na ten model, skoro na samym początku swojego wspinania nie będziecie potrafili wykorzystać tych benefitów, skorzystać z tych agresywnych czubków czy mocnego wygięcia, a jedynie zmasakrujecie sobie stopy i de facto będziecie się wspinać gorzej, a nie lepiej, no bo ze względu na ból będziecie podświadomie odciążać nogi i obciążać ręce, a to jest jeden z podstawowych błędów we wspinaniu. Co jeszcze? Złe przygotowanie do wspinania i złe potraktowanie swojego ciała po wspinaniu, czyli brak rozgrzewki i brak rozciągania. To się może wydawać oczywiste, ale w rzeczywistości mało kto, a zwłaszcza w skałach, kiedy ta rozgrzewka wymaga trochę więcej kreatywności, mało kto faktycznie odpowiednio przygotowuje się do tych takich tak naprawdę bardzo dużych i bardzo nieintuicyjnych dla naszego ciała obciążeń, które nam w tym wspinaniu towarzyszą. I coś takiego może w zasadzie z dużym prawdopodobieństwem prowadzić się tylko do jednego skutku. Nawet jeśli nic Wam na samym początku nie będzie, więc w dalszym ciągu będziecie praktykować to pomijanie tej rozgrzewki i rozciągania, no to po jakimś czasie tego wspinania z dużym prawdopodobieństwem poczujecie łokieć golfisty, łokieć tenisisty, nadwyrężenia w palcach, jakieś urazy troczków, albo na przykład w mięśniu dwugłowym uda, czy w kolanach, bo trening nóg jest bardzo namiętnie pomijany przez wspinaczy, a to też jest bardzo duży błąd. Także pamiętajcie, że wasze ciało jest waszym narzędziem, ono ma działać jak dobrze naoliwiona maszyna i tylko wtedy będzie pozwalało wam na poprawianie tych swoich wspinaczkowych osiągów, ale też po prostu na czucie się dobrze. Kolejne błędy, które przyszły mi do głowy, związane są już stricte ze wstawką w drogę, zwłaszcza w skałach. I to jest nieanalizowanie przebiegu drogi, zanim zaczniecie się po niej wspinać. Takie stanięcie pod wybraną linią i przejrzenie się tej części, chociaż tej części, którą widać z ziemi, bardzo dużo Wam może dać, bo chociażby możecie zastanowić się, w jaki sposób wykonacie dane ruchy, którą ręką będziecie sięgać do tej klamy, którą gdzieś tam widzicie, albo w jakiej pozycji będziecie się wpinać, czy restować. I takie odpowiednie zaplanowanie tych sekwencji wspinania sprawi, że będziecie mieli dużo większą szansę na powodzenie na danej drodze. No i takie przeanalizowanie danej linii ma też bardzo duży wpływ na wasze bezpieczeństwo, zwłaszcza właśnie na początku przygody ze wspinaniem. I tutaj mówię z doświadczenia, na szczęście nie swojego, jedynie z obserwacji. Kiedy widzicie na drodze tylko jeden ring albo tylko jedną plakietkę, no to z dużym prawdopodobieństwem to jest trat. I ta plakietka czy ring zostały tam wbite po to, żeby ubezpieczyć nieasekurowalny odcinek drogi. To oznacza, że w taką drogę nie należy się ładować, kiedy ma się w szpajarkach jedynie ekspresy, bo później będziecie musieli kombinować, jak się z niej wycofać.
Druga kwestia dotyczy samego doboru dróg. I wiem, że zwłaszcza na początku to może sprawiać się duże wrażenie, możecie nie mieć takiego wyczucia, w co się wstawiać, a w co nie. Natomiast wśród wspinaczy da się zaobserwować dwa skrajnie różne podejścia i pierwsi z nich porywają się na zdecydowanie zbyt ambitne projekty, jak na swój poziom wspinaczkowy i często utykają na przykład danej kruksowej sekwencji ruchów na jakiejś drodze, a to nie tylko hamuje progres, no ale też prowadzi do frustracji, która w tym sporcie może naprawdę zabrać po prostu fun z tego wspinania. Druga skrajność to jest takie zbyt długie wspinanie się w granicach swojego komfortu i nie stawianie sobie większych wyzwań. Kiedy odważycie się wstawić w drogę, która może wam się, która poza te granice wychodzi, no to może się okazać, że zrobiliście progres, ale to was może też bardzo wiele nauczyć. Także jeśli chodzi o wybór dróg, no to trzeba się nauczyć tego wypośrodkowania i po prostu próbować jak najwięcej rzeczy. Czas na drugą kategorię z tego mojego podziału, czyli na błędy, które mają bezpośredni wpływ na nasze bezpieczeństwo. I takim błędem, na który ja jestem szczególnie mocno wyczulona, jest nieuważne asekurowanie i stanie zbyt daleko od ściany. Jedno i drugie widziałam już wiele razy i uważam, że szczególnie osoby początkujące powinny się bardzo mocno pilnować podczas asekurowania partnera, no bo kiedy dopiero zaczynacie, no to to wszystko jest dla was nowe. Musicie na bieżąco cały czas zastanawiać się nad czynnościami, które wykonujecie, a wasze ciało nie ma wyrobionych takich automatycznych odruchów. Więc jeśli dopiero zaczynacie, to wasza uwaga powinna się skupiać wyłącznie na waszym wspinaczu. Jeśli z kolei chodzi o odległość od ściany, no to to jest szczególnie ważne, kiedy asekurant jest zauważalnie lżejszy od wspinacza. W momencie takiego niekontrolowanego odpadnięcia, jeśli stoicie zbyt daleko od ściany i jesteście lżejsi, to zostaniecie pociągnięci do przodu, możecie się wtedy przewrócić i nie dość, że niekontrolowanie właśnie wydłużycie swojemu partnerowi lot, no to jeśli się na przykład uderzycie, to możecie puścić linę. Także stanie blisko ściany to jest bardzo dobry nawyk, zwłaszcza na początku, ale też w dalszych latach waszego wspinania, kiedy będziecie już bardziej doświadczeni. Ja tak robię zawsze. Muszę się przyznać, że kolejny z błędów sama notorycznie popełniałam na początku swojego wspinania i w moim przypadku na szczęście nigdy nie skończyło się to lotem, chociaż mogło. Mowa oczywiście o nodze za liną, którą szczególnie lubią wsadzać tam właśnie początkujący wspinacze, trochę nie panując nad tym, jak tą linę prowadzić. A to jest bardzo niebezpieczne, ponieważ w przypadku ewentualnego lotu może was po prostu obrócić do góry nogami. Także pamiętajcie, że pomiędzy waszą liną a skałą nic nie powinno się znajdować i waszej nogi również nie powinno tam być. Kolejna sprawa to są komendy i myślę, że w tej kwestii dużo do powiedzenia będą mieli ci, którzy dużo wspinają się w rejonach, w których prowadzone są kursy wspinaczkowe. One są, te komendy są ściśle sprecyzowane, klarowne i zawsze takie same, niezależnie od tego, kto was ich uczy, czy u kogo na kursie jesteście. To jest zawsze blok, luz, wybierz, a nigdy na przykład popuść, które z jakiegoś powodu zdarzało mi się kilka razy słyszeć w sokolikach właśnie. Dlaczego? Dlatego, że w skałach was i waszego asekuranta dzieli zazwyczaj kilkanaście, jak nie kilkadziesiąt metrów. Wokół może być zamieszanie, droga może mieć jakiś skomplikowany przebieg, więc nie dość, że się źle słyszycie, no to jeszcze się nie widzicie. Więc warto w kwestii tych komend nie pozostawiać swojemu partnerowi pola do domysłu, a w razie wątpliwości zawsze poprosić o powtórzenie, zanim się tę komendę, to polecenie zrealizuje. Jeśli wokół was jest szczególnie dużo zamieszania, wieje wiatr, ktoś krzyczy, psy ujadają i tak dalej, no to zawsze fajnym pomysłem jest, fajnym rozwiązaniem jest dodanie do komendy imienia swojego partnera, na przykład Paulina, wybierz. Zmierzamy już do końca, ale musimy się jeszcze na chwilę zatrzymać przy kwestii szpeju i w tym temacie muszę wspomnieć o jednym z według mnie bardziej powszechnych błędów na początku wspinania, czyli o niezakręcaniu karabinka. Ja miałam to szczęście u siebie na kursie, że nasz instruktor bardzo nas pod tym kątem pilnował i sprawdzał i faktycznie przez pierwszych kilka dni tego kursu notorycznie cała ekipa miała ten karabinek odkręcony, co jest przecież szalenie niebezpieczne, niezależnie od tego, czy asekurujecie, czy budujecie stanowisko, czy się przewiązujecie. Dlatego pamiętajcie, żeby wyrobić sobie taki nawyk,
trzeba sprawdzić zamek przed wykonaniem jakiejkolwiek dalszej czynności, żeby mieć pewność, że jesteście bezpieczni. A jak już jesteśmy przy szpeju, no to pamiętajcie, żeby do tego zastanego w ścianie mieć zawsze ograniczone zaufanie. I wiadomo, że zdarza się często, że jakaś droga jest w całości obwieszona ekspresami, dlatego że ktoś się tego dnia po prostu po niej wspina, ale tu mam bardziej na myśli takie niespodzianki jak pojedyncza kostka, taśma czy ekspres, którą spotkacie gdzieś niespodziewanie na swojej drodze. To jest zazwyczaj oznaka awaryjnego wycofu z danej linii, albo też tego w przypadku tradów, że jakiś element szpeju po prostu utknął i nie dało się go wyciągnąć. Natomiast tutaj najważniejszą kwestią jest to, kiedy to się wydarzyło. No bo jeśli wczoraj, albo w zeszłym tygodniu, no to z tym sprzętem powinno być wszystko w porządku. Natomiast jeśli 2 albo 5 lat temu, to już niekoniecznie, bo on był przez ten cały czas narażany na działanie czynników atmosferycznych. Także pamiętajcie, żeby w takich sytuacjach, jeśli tylko jest możliwość, zawsze dopinać się i do takich niespodzianek mieć zaufanie ograniczone. No i tematu błędów początkujących wspinaczy nie mogę zamknąć inaczej, jak taką kwestią związaną ze wspinaczkową etyką. Mowa tutaj o wędkowaniu dróg. I oczywiście nie ma w nim nic złego. Robimy to wszyscy, albo prawie wszyscy, także wędkując bardzo trudne drogi po to, żeby je zapatentować. Natomiast trzeba to robić z poszanowaniem do stanowiska. Jeśli wędkujemy na linie przewiązanej bezpośrednio przez kolucho, no to ono się zdecydowanie zbyt szybko przeciera i eksploatuje. Dlatego bardzo fajnym patentem, a w zasadzie obowiązkowym, jest podwieszanie powyżej tego kolucha karabinka, tak żeby lina oprócz tego, że przechodzi przez kolucho, to przechodziła też przez wasz karabinek i to właśnie jego obciążała. Wtedy wszystko będzie w porządku. To już wszystko, co dzisiaj dla Was przygotowałam. Oczywiście zdaję sobie sprawę, że nie wyczerpałam tematu, dlatego zostawiam dla Was pole do popisu. Jeśli chcecie się podzielić z nami jeszcze jakimiś swoimi spostrzeżeniami, no to koniecznie zostawcie komentarz. Tymczasem do zobaczenia w skałach.